postaram się zejść i zaprezentować Wam jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce. Na pewno najgłębsze, ma ponad 108 metrów głębokości w najgłębszym miejscu, z bardzo dobrą wizurą, około 6 metrów, to jest taka średnia, z tego co się orientowałem. Jest to Mekka nurkowania w Polsce i zanurkujemy pomimo złej pogody. A pogoda? Następująca. Pada deszczyk, natomiast sam region Suwalszczyzny jest bardzo ładny. Jedziemy właśnie w kierunku Hańczy. Rewirsy bardzo wiejskie, krówki po drodze, lasy, kukurydza, no i piękna zieleń wokół i cały czas deszcz. Jedziemy sobie, wciąż szukając dobrego miejsca, a po drodze nam chodzi konik. Przede wszystkim zajebista widoczność, naprawdę najlepsza jak do tej pory, jaką spotkałem w Polsce. Kilka szczupaków, jeden rak, dużo okoni, generalnie mało roślinności, dużo skał pod wodą i spoko, naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Przede wszystkim lokalizacja jest mega, jest z kosmosu, sama przyroda dookoła. Idziemy właśnie zobaczyć po nurkowaniu Stańczyki, czyli bardzo znaną atrakcję turystyczną, powiedzmy między Suwałkami a Gołdapią. No i mamy tutaj sławetny mosty w Stańczykach. Mosty kolejowe w Stańczykach wybudowano w latach 1912-1926. Są to najwyższe mosty w Polsce. Tak jak widać, mają 20 metrów długości oraz 40 wysokości. No trzeba przyznać, że widok jest niesamowity. Kurczę, nie spodziewałem się, że w Polsce można takie widoczki obczaić. 40 metrów wysokości robi swoje. I pomyśleć, że to kursowało i działało już praktycznie 100 lat temu, niecałe, ale prawie. Ło, mamy mosty. Nieźle to wygląda. Jasne. Patrzcie. Pyk. Dosłownie tak. Ale rozmach jak na tamte czasy. Nieziemski. Gigantyczny to jest. Dobra, siemanko, do następnego odcinka. Pa!